Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, część pierwsza. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Greccy filozofowie wierzyli, że istnieje ostateczna zasada rządząca wszechświatem. Określa ona cel i sens wszystkich rzeczy. Określa przebieg wszystkich zjawisk. Jest ona rozumna, a udane, szczęśliwe życie jest życiem zgodnym z nią. Nazwali tę zasadę logos, czyli słowo. Jan pisze, że ten logos, w którego istnienie wierzyli greccy filozofowie, był i jest u Boga objawionego w Biblii i jest tym Bogiem. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Logos był u Boga, także był i jest kimś odrębnym. Wszystko przez niego powstało, czyli on nie jest stworzony, nie ma początku. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Logos jest źródłem życia. Życie jest naszą światłością, dzięki niemu widzimy rzeczy takimi, jakimi one są. Światłość świeci w ciemności. Kiedy pojawia się światło, ciemność znika. Podobnie, kiedy pojawia się Bóg i Jego prawda, wszystkie wytwory szatana, wszystkie jego kłamstwa muszą ustąpić. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Jan głosił Żydom, że całe ich dziedzictwo, to, że urodzili się jako Żydzi, to, że mają kontakt z Pismem Świętym, to, że spełniają obrzędy nakazane przez Boga, nic im w oczach Boga nie pomoże. I zapowiadał, że przyjdzie ktoś posłany przez Boga, że przyjdzie to słowo od Boga. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Celem Jana było tylko powiedzieć, że ten Boży wysłannik, ta światłość od Boga wkrótce przyjdzie i ona przyszła. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Posłany przez Boga Logos nie został rozpoznany przez ludzi. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Szczególną własnością Boga, narodem wybranym był Izrael, ale Słowo Boże nie zostało przyjęte przez ten naród. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ci, którzy uwierzyli w posłane przez Boga słowo, stali się dziećmi Bożymi. Nie stali się nimi dlatego, że urodzili się w jakimś narodzie, czyli nie stali się z krwi tymi dziećmi. Nie stali się nimi z własnej woli, nie stali się nimi z woli kogoś innego, jakiegoś innego człowieka. To sprawił Bóg. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. To Słowo, ta ostateczna zasada rządząca wszechświatem, stała się ciałem, stała się człowiekiem i zamieszkała wśród ludzi. Jan stwierdza, że był jednym z tych, którzy widzieli to wcielone Słowo i poznali Jego chwałę, poznali jedynego Syna Ojca. Jan świadczył o Nim i głośno wołał: ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. Kiedy Jezus przyszedł do Jana, ten powiedział, że to jest ten, którego on zapowiada. I pomimo tego, że Jezus urodził się jako człowiek później od Jana, Jan stwierdził, że Jezus był już przed nim. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli
i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Prawo mojżeszowe było po to, aby ludzie zobaczyli swoją bezsilność. Można je było przyjąć, można było próbować je spełnić, ale nikt z ludzi nie był w stanie wykonać tych przepisów. Potrzebna była łaska i tą łaskę przyniósł Jezus. I te wszystkie łaski, które są nam potrzebne, otrzymujemy przez Jezusa. I też prawdę ostateczną poznajemy dzięki Niemu, dzięki temu, co On objawił. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jezus jest najpełniejszym objawieniem Boga, jakie otrzymujemy na tym świecie. To On jest obrazem Boga, którego nikt nie zobaczył. Oddajmy dziś, oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć, wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca, nasze serca wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg, utwierdził ziemi krąg. Jego łaska, Jego łaska na całej ziemi objawiona jest. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Oddajmy dziś, oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć, wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca, nasze serca wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg, utwierdził ziemi krąg. Jego łaska,